Zaczynając naszą przygodę z krewetkami, pierwszy raz zobaczyłem proces technologiczny po wizycie w zakładzie, który powstał rok wcześniej niż my, czyli w 1992 roku w Kielcach. I tam zauważyliśmy razem ze wspólnikiem, że nie ma żadnych maszyn, siedzą przy stołach kobiety, jest ich bardzo dużo, ponad setka i następuje proces odłuszczania tych skorupiaków. Do dzisiaj jest to przerabiane w ten sam sposób, chociaż podejmowane są próby powstania jakichś maszyn, urządzeń, które będą w stanie zastąpić pracę człowieka. One w pewnym zakresie spełniają swoje zadanie, natomiast nie są w stanie przerobić wszystkich rodzajów krewetek i niuansów, które są w procesie technologicznym przygotowania samego surowca, gotowania ich na kutrach już, bo krewetki są gotowane na kutrach. I tylko praca ludzkich rąk jest w stanie być wyczulonym na twardość, wielkość. Dlatego też do dzisiaj mamy pracę w naszym przedsiębiorstwie i mamy nadzieję, że jeszcze zostanie to parę lat.